Cześć, cześć. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Zagrajmy w Mafię. Już ruszamy, nie ma co. Mamy... Co jest? No właśnie, co jest? Nie chcę ruszyć. Mamy tutaj kampanię wyborczą. Tak, no musimy tutaj... Jeden polityk nam bruździ. Trzeba by go zlikwidować, no ale nie możemy tak na bezczelnego, tak? Don Salieri stwierdził, że nie możemy tego zrobić na bezczelnego, więc musimy to zrobić po tajniacku. No i mam nadzieję, że się uda. Tak, będziemy strzelać ze snajperki. Coś mi się kojarzy, ale może mylnie. Więc jak to poprawcie mnie. Łonia! Tony, jak jeździsz? Że jakoś tutaj tak chyba było, że można na dwa sposoby wejść. Tak na głośno i na cicho. Zobaczymy. Spróbuję na cicho, tak, żeby nas nikt nie zauważył, ale no jak się nie uda, to no po prostu trudno. Dobra, jest więzienie, jest napis, dobra. Wątpię, żeby się udało tak głównym wejściem tak na cześć, no ale... Może bardziej bocznym, ale głównym, ale bardziej bocznym. W ogóle nawet nie mamy tam tego wykrzyknika, ja. Podjedziemy, bo obawiam się, że będziemy musieli uciekać stąd, tak więc lepiej sobie to auto zostawić, w sumie nie wiem, gdzie będziemy wychodzić, ale... No nieważne, zostawimy sobie auto tu. Ale tą GR nie wyciągaj, chłopie, bo... Zasz... O. Pracujecie. Bo on chyba by ten alarm zrobił, ale głowy nie dam. Nie chcę do niego strzelać na bezczelnego. O! Mam nadzieję, że tylko stracił przytomność. I będzie dobrze. A może właśnie sobie naskrobałem, tak? Że właśnie znajdą tu to ciało. No dobra. Tak czy owak, my schodzimy. Już ostatki mojego kaszlu. Na szczęście. Długo się męczyłem, nie? Długo, długo. Poznaliście mój kaszel, tak? Tak mam, że ten kaszel mieć. Ale to już naprawdę jest takie tylko... Takie, wiecie... A psik! Dobra, i idziemy do góry. O, i mamy zapis. Pieski są. Ja bym tutaj nie otwierał. Mam nadzieję, że nie będzie trzeba. Nie wiem, czy nie będzie trzeba zlikwidować tych psów. Najwyżej obrońcy zwierząt szybko zamkną oczy. Nie, no wiadomo, zwierząt nie krzywdzimy nigdy, nie? No, dobra, może tak, nie znęcamy się, tak, no bo mięso jem, tak. Niedawno była majówka i przyznaję się, kiełbaska jak najbardziej wleciała Śląsk. Tu zamknięte, oknem raczej nie. Szczerze nie bardzo pamiętam, jak mgliście pamiętam tą misję. To były więzienia, słuchajcie, kiedyś. Nie? Teraz to... W czasy!
Taki celity. Co tam za hałasy? Zamknięte. Tu też. Może tam są jeszcze więźniowie zamknięci? Zapomnieni? Oby nie. To nie byłoby humanitarne na pewno. Dobra, jest toaleta. No też nie bardzo zachęcająca do użytkowania. Tutaj zupełnie na cicho się nie da, więc nawet nie próbujmy. Nie ta gra. O właśnie. Dobra. Chyba head wszedł. I kolejny. Dobra, nie jest źle, nawet jest super, tak? Ani grama życia, że tak powiem, nie straciliśmy. Mamy nóż. Przyda się. A co tutaj chłopaki miały? Jeszcze więcej tej broni, to co? To sobie weźmiemy ten na razie. Przeładujemy sobie. Pamiętajcie, zawsze, w każdej praktycznie, to działa w każdej grze, tak? Czy to Fortnite, czy to Mafia, czy jakakolwiek inna gra, trzeba zawsze mieć, jeżeli oczywiście jest broń palna w grze, tą broń przeładowaną. Nie ma nic gorszego. Jak ktoś cię atakuje, a ty nie masz naładowanej broni, masz na przykład 2 naboje albo 0. Dobra, tu nic ciekawego nie widzę. Zobaczymy, czy te drzwi będą otwarte. Są, okej. Okay. Dzień dobry. Tam jeszcze jest przejście. Nie wiem, które. Spróbujmy tędy. Nie wiem, gdzie tam lepiej iść. Jak powinniśmy iść. Czy to bez różnicy? Tam są te pieski nasze. Ach, to jest kałuża. Ja myślałem, że jest dziura w podłodze. Wow! Grubo! Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze chętny? Jeszcze są! No chodź no! Stchórzyłem, uciekłem. Chyba jest zacwany. Niby stara gra, ale nie takie głuptaki. Jak w niektórych tych starych grach to można było tak ich, że tak powiem, o, po błocie, żeby poprankować, tak, prankować można było ich. Szkoda, przydałaby się broń. W sensie, broń to mamy. Naboje, tak? Posprawdzam sobie. Nie zamykaj to on. Ale masakryczne jest to więzienie, naprawdę. Chciałem powiedzieć, że nie chciałbym do tego więzienia trafić. No nie, szczerze mówiąc, nie chciałbym do żadnego więzienia trafić.
Myślę, że wy macie podobnie. No ale do tego to już w szczególności byłoby. Kto? Oś mnie zaskoczył! Chłopie! Dobra, strzelbę sobie weźmiemy. Przeładujemy sobie. Nie no. Wolę strzelbę. A i tu byśmy nie przeszli, dobra. Czyli w sumie pewno, tak jak gdyby kanonicznie, zamknięte, kanonicznie, że tak powiem, po prostu tak gra pewno zakłada, że powinniśmy iść schodami zobaczyć, rozwalone, szukamy innego przejścia, a my od razu poszliśmy innym. No i tak się zdarza. Czyżby to... Nie. Już myślałem, że to nasze miejsce, z którego będziemy strzelać. Ale nie, idziemy dalej. Nie ma. To zamknięte. Wow! Oś mnie trochę zaskoczyliście. Dobra. Padł? Ktoś tam chyba jeszcze jeden jest. Nie, wydawało mi się. Dobra, zbierzemy strzelbę. Ty bandyto, co tu miałeś? Kolcika. Otwieramy drzwi, idziemy dalej. Ło! Ale wam powiem, jestem w szoku, że nam tu dobrze idzie, bo to jest bardzo dużo takich zasadzek, tak? Gdzie po prostu idziemy i nagle z boku do nas strzela. Dobrze, że tych psów nie trzeba strzelać, tak sobie pomyślałem. Chyba, że jeszcze będzie. Nie wiem, ale naprawdę nie pamiętam. Wiem, że na pewno te psy by nas tam pogryzły, nie? Cyk, Magnum. I po nim. No trochę tego życia straciliśmy, trochę, ale i tak jest bardzo dobrze jak na razie, słuchajcie. O nie, on też ma strzelbę! I zaraz cały trud byłby na marne, słuchajcie. Abyśmy teraz zginęli. Ale jest dobrze, jest naprawdę fajnie. Fajnie, kurczę. Nawet nie spodziewałem się. Chociaż to jest fakt, że w Mafii właśnie jest tak, że Mafia bardzo ma takie nieskoordynowane te misje. Wiecie, jedna misja jest naprawdę ciężka, trudno, męczymy się po paręnaście port, przypomnijmy sobie port. Jak to się z tym męczyliśmy. A tutaj to nam idzie w sumie spokojnie. A przecież jest dalej, więc powinny być coraz trudniejsze te misje. Tak jakby jakaś logika by nam mówiła. No i mamy grę zapisaną. I co? No atakujemy, tak? Co my tu tylko tej broni mi nie wyrzuć. Dobra, przemawia, to chyba on. Teraz traf. Ale gra nam się zapisała, więc jest okej. Trafiony! Pauza. Aktywna pauza. Wybieramy strzelbę.
No i wracamy do baru, tak, pytanie, czy... Może możemy jakoś tak szybciej wrócić, czy musimy... Standardową drogą? Standardową. Standardową. Chociaż... Standardową, mówiłem, że standardową. Nie! Aha, żyje, nie żyje. To dobra, jeszcze raz ty go zestrzeliwy. Cyk, to jest tryb snajperski. Poszło. I w sumie wam powiem, że... Nawet możemy od razu wyrzucić. Albo dobra, trzymajmy tą strzelbę, ale jak co to ją wyrzucimy. Inną drogą idziemy, ale... Spokojnie, pieski. Jest okej, pieski? Jest okej, nie? Nie jest okej. No nie wiem. Dobra, wiemy, że... Tam jest wyjście, ale te pieski to trzeba uważać. Czyli w sumie jakbyśmy te psy tak, a może nie, tam pewne drzwi byłyby zamknięte, ale może kiedyś tak dla hobby sprawdzę. No dobra, to już teraz, to już jedziemy, bo tak nam dobrze szło, a tu już trzeci raz musimy go zabijać. Ja nie trafiłem. No co jest? Ej! Dobrze, że trafiam! No bez przesady! Czwarty raz! Ja rozumiem, że tam mówili... O! Że tam mówili, że musisz za pierwszym razem ten, ale przecież ile razy już w niego trafiałem, tak? Dobra, wyrzucimy tą broń. Dowód zbrodni to ten nie, po co nam ona? Bardzo mi jest przykro. Bo nawet nie trafiłem. Tak mi jest przykro. Proszę nie patrzeć, tak? Dla ci owocnych nerwach. Nie patrzymy. No masz ci los. To może tędy nie wyjdę. Nie, dobra, nawet nie musimy sprawdzać, gdzie jest zamknięte. Czyli coś byśmy musieli tutaj do zniszczenia kłódki łom najlepiej. Masz łomie, masz łom, chłopie? Chyba nie, pewno nie. No bo my nie mamy, nie? Nie, mamy nóż. Dobra, może spróbujemy wyjść normalnym wyjściem. Może wyjdzie na to, że jest zupełnie niepotrzebnie, ale wiecie co, ale strzelbę to sobie wezmę w rękę lepiej. O, apteczka! Nie zauważyłem.
Ała. Niepotrzebnie był ten skok, nie? Mogłem nie tracić tych punktów życiowych, no ale... Trudno. No to tędy? Tak jak wrócić przyszliśmy. Tam się chyba coś urwało, nie? Czy nie? No słuchajcie... Ale plama, a przecież tak dobrze szło. No jeszcze się przejdę raz tutaj, no bo... Mam pomysł. Po co łom w sumie? Że możemy przestrzelić. O nie, muszę całe to wracać. Przepraszam was. Za to, że tak wyszło. Kto to tutaj? Ja my gdzieś tu poszliśmy w inne miejsce. No nie było. O. Albo ten łom jest niezbędny. To się porobiło! No weź ten łom, no chłopie, co jest? Dobra, ale tutaj kaszanka się zrobiła, wam powiem. Dobra, czego łom jest, tędy już nie pójdziemy, musimy iść tamtędy. Się trochę długi odcinek zrobi, ale myślę, że to nic. No tak już jest. Zresztą nieraz o tym mówię, że jeszcze jak jest zapis, że my zapisujemy, no to jeszcze można sobie zrobić. Jasne, no dobra, już tutaj ten odcinek trwa, cyk, robimy zapis, wrócimy do tego momentu. No ale jak gra nam zapisuje, to przecież nie będziemy też w jakichś takich momentach kończyć, a potem na nowo przechodzić, czy coś w tym stylu. Dobra, teraz już w dół i zobaczymy, czy tym łomem, a jak co, to spróbuję przestrzelić, tak? Przegraliśmy! Aresztowali nas! O nie! Ale plama! Tak się da aresztować. Oj, Tony. No i cię mają, Dobra. Uda nam się im uciec, tak? Ale w kolejnym odcinku. Ja za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeżeli odcinek się podobał, to serdecznie zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale, na dole przycisk subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków z Mafii, z Fortnite'a, ze Zdrapek Lotto, z innych gierek na kanale. Będzie mi też bardzo miło, jak zostawisz łapeczkę w górę, jakiś komentarz pod filmem. Dłużej was dzisiaj zatrzymywać nie będę. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!